Uczestnictwo w szkoleniach Sandlera przede wszystkim dało mi to, że stałam się bardziej pewna siebie w relacjach z klientami na tym pierwszym etapie sprzedażowym, czyli omawiania zakresu moich usług i sprzedaży tych moich usług. Zajmuję się decluteringiem, czyli odwracaniem przestrzeni w domach klientów, pomagam im w generalnych porządkach i zaprojektować ich przestrzeń w domu tak, aby była funkcjonalna i praktyczna. Wcześniej nie zdawałam sobie sprawy, jak to jest istotne, żeby przed spotkaniem ustalić wiele czynników i aspektów spotkania, czyli datę, agendę, rzeczy, które by się wydawały bardzo oczywiste, ale tak naprawdę jeżeli ich na początku rozmowy przed spotkaniem nie ustalimy, to potem może być dużo problemów i kłopotów. W kwestii samych szkoleń i trenerów, ja jestem w grupie, gdzie zajęcia prowadzi Andrzej Twarowski. To, co bardzo cenię u Andrzeja, że poza takimi oczywistymi rzeczami, że zawsze jest bardzo punktualny, profesjonalnie przygotowany do zadań, często nam przekazuje materiały do domu, wysyła mailem jakieś zadania, to te zajęcia są prowadzone w takiej bardzo miłej i ciepłej atmosferze i zawsze po wyjściu z tych zajęć łapię taką motywację, okej, dużo się nauczyłam, dam radę, akurat mam spotkanie z klientem, to dzisiaj wręcz mogę wykorzystać to, co się nauczyłam. I Andrzej też ma bardzo dużo charyzmy i umie w świetny sposób bardzo lekko przekazać wiedzę i nawet jeżeli czasem musi powiedzieć coś krytycznego, jest to zawsze w konstruktywny sposób i taki bardzo do przyjęcia, więc te zajęcia są po prostu ciekawe i też w bardzo przyjemnej atmosferze. Wielu osobom się wydaje, że potrafią sprzedawać, to nie jest nic trudnego, wystarczy pójść do klienta, powiedzieć, jaką mamy ofertę i powiedzieć mu, ile to kosztuje. A tak naprawdę ja z doświadczenia już wiem, że to jest dużo głębszy zakres wiadomości i szerszy temat, ale szczególnie wydaje mi się, że one są niezbędne dla osób, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą i mają problem, który dotyka wiele osób, czyli świetnie potrafią robić to, co robią i w swojej branży są specjalistami, ale brakuje im na przykład doświadczenia sprzedażowego, jak prowadzić rozmowy, jak dokończyć kontrakt, co robić z klientami, którzy w cudzysłowie nam wiszą od kilku miesięcy i niby chcą, ale nie są zdecydowani. Więc dla osób, które rozpoczynają działalność i chciałyby ruszyć z takim przytupem i od samego początku nie popełniać błędów, tylko iść w dobrym kierunku sprzedażowym, to zdecydowanie Sandler jest dla nich.